wszystkim, witam Was w kolejnym filmku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię filmik, w którym pokażę Wam, co ciekawego możecie znaleźć na targówku. I właśnie jestem w jednej z atrakcji, jakby można tak powiedzieć, bo jestem w Parku Brudnowskim, więc tu trochę jest trochę relaksu, odpoczynku. No dzisiaj akurat jest taka średnia pogoda na relaks, odpoczynek, ale jakby było cieplej, to można było się jeszcze położyć, odpocząć, więc jakby jestem, zaraz Wam pokażę trochę. Myślę, że ogólnie rzeczy na targówku są bardziej znane, bo ich jest niewiele, bo jak tam czytałam, jeśli chodzi co warto zobaczyć na targówku, to właśnie było na przykład, tak jak Wam pokażę, mam nadzieję, właśnie Park Brudnowski, w którym teraz jestem, Teatr Rampa, do którego też dojdziemy, Hangar 646, no i w sumie tyle, bo większość to były parki, tam był relaks tego typu. A ja chciałam Wam pokazać coś ciekawego. No i no, więc jestem dzisiaj w pierwszej atrakcji, czyli Park Brudnowski. Park Brudnowski. Park znajdujący się na Brudnie w warszawskiej dzielnicy Targówek. Powstał w latach 1976-78 według projektu Stefanii Traczyńskiej. Miał to być obiekt wypoczynkowy, zaspokajający potrzeby mieszkańców tej części stolicy. W 2009 w parku powstał Park Rzeźby, plenerowa galeria sztuki zaprojektowana przez Pawła Althamera. Park jest żartobliwie nazywany przez mieszkańców Central Parkiem, gdyż jest otoczony blokami mieszkalnymi, podobnie jak nowojorski Central Park wieżowcami. Usiadłam sobie na uboczu, żeby nikomu nie przeszkadzać, bo teraz jakoś ludzie zaczynają wchodzić do tej atrakcji, przy której jestem, więc tak sobie usiadłam tutaj. Na tyle mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie podglądać, ale mniejsza z tym. Jestem już przy kolejnej atrakcji, którą chciałam dzisiaj w dzisiejszym odcinku Wam pokazać. Jest to znany park trampolin Hangar 646, który jedną z siedzib ma właśnie na targówku. Więc zaraz Wam, mam nadzieję, że wejdę do środka i Wam trochę to nagram, a jeśli nie, zobaczymy, co uda mi się nagrać, to nagram Wam. Hangar 646. Park trampolin na Mokotowie, Gocławiu i Targówku. Masa trampolin, baseny z gąbkami, tory przeszkód, tyrolki, zjeżdżalnie i więcej. Dla dzieci i dorosłych. To jest mega creepy, bo jak zaczynam nagrywać, w ogóle usiadłam tu i zaczęły gołębie przelatywać. Nie wiem, czy to widać, ale gołębie zaczęły przelatywać. Nieważne. Chciałam powiedzieć tylko, że jestem już w kolejnej i możliwe, że w ostatniej atrakcji dzisiejszego dnia. Tak wiem, trochę mało tych atrakcji mega popularne, więc sorry Winnetou. Po pierwsze, jest chłodno, po drugie, targówek, a jak się okazuje, jednak nie ma aż tylu atrakcji, jak mi się wydawało, że ma, a chciałam zrobić o każdej dzielnicy coś. Więc wracając do tego, co zaczęłam nagrywać, gołąb przeleciał, mniejsza z tym, że jestem przy Teatrze Rampa. Może wszystkie gołębie się tu zlatują. Ja nie wiem, o co chodzi. Coś dla osób, które interesują się kulturą, to na targówku jest znany Teatr Rampa. A przy Teatrze Rampa można sobie usiąść, odpocząć, więc jeśli macie ochotę na takie kulturę z odpoczynkiem, to zapraszam Was do Teatru Rampa. Rampa. Siedziba teatru mieści się przy ulicy Kołowej 20 w Warszawie, na terenie parku imienia Stefana Wicheckiego Wiecha. Został powołany do życia w 1975 roku pod dyrekcją Mariana Jonka i Tysa, wówczas pod nazwą Teatr na Targówku, jako zalążek pierwszej sceny muzycznej warszawskiej Pragi. Jest jednym z prężnie rozwijających się teatrów miejskich.
To by było wszystko z atrakcji, które ja przygotowałam, które znalazłam, więc jeśli macie jakieś atrakcje, które wy kojarzycie, to dajcie znać, żeby reszta osób, które ogląda, wiedziała. I dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego filmiku. Daj łapeczkę oczywiście w górę, daj komentarz, udostępnij i zobaczymy się w kolejnym filmiku. Pa!